Oj, powiem wam, że w takich chwilach moje serce się cieszy, a dusza raduje. W chwilach triumfu, mądrości, zdrowego rozsądku, nad głupotą, nad skrajną głupotą ludzi całkowicie oderwanych od rzeczywistości. Mało tego, powiem wam, że moja radość jest tak wielka, że postanowiłem nagrać ten film trochę w innej formie niż robię to zwykle. Ale trzeba celebrować takie momenty, bo to chyba zaczyna zmierzać wszystko w dobrą stronę. A przynajmniej może wyznaczyć jakiś kierunek i zapalić zielone światło. I pewnie zastanawiacie się, o co temu gościu chodzi. Zapewne słyszeliście, że dzisiaj premiera Black Myth Wukong. Gry, na którą wiele osób czekało i wokół której działo się sporo. Ale jaka to jest premiera? Oj, zaraz wam pokażę. To jest naprawdę sroga premiera. Ale zanim o samej premierze, o liczbach, to najpierw troszkę kontekstu, bo jeśli interesujecie się troszkę, to wiecie, że wokół gry było głośno i to nie tylko ze względu na duże oczekiwania, bo no, prezentowała się ona nieźle. Natomiast no wiadomo, pewne środowiska nie lubią, jak gra zapowiada się nieźle, a nie ma w niej tego, co oni chcieliby tam widzieć. Czyli odpowiedniej ilości politycznej poprawności, różnorodności i ekskluzywności i tak dalej. Swego czasu w niektórych mediach, że wspomnę tylko IGN, pojawiły się różnego rodzaju materiały, które wskazywały, że w Black Myth Wukong za mało jest postaci kobiecych. Jak mogło do tego dojść? W grze zrobionej przez chińskie studio, opartej na chińskiej mitologii, gdzie postacie są fantastyczne, gdzie głównym bohaterem jest przecież Małpi Król na przykład. Jak się okazuje, to też nie do końca jest prawda, ponieważ kobiece postacie też się w tej grze pojawiają. Mało tego, niektórzy posunęli się nawet do tego, że troszkę niedokładnie przetłumaczyli wypowiedzi szefa studia. Studio, szef studia, pracujący tam ludzie zostali oskarżeni, posądzeni o jakieś tam seksistowskie poglądy, wypowiedzi. Tak naprawdę okazało się później, że to wszystko wynikało z niedokładnego tłumaczenia tego, co ludzie ci powiedzieli. No i najzwyczajniej w świecie ich słowa zostały przekręcone. Najlepsze jest to, że niektórzy później z tych głoszących te różne dziwne treści mieli pretensje, że twórcy w ogóle się nie ustosunkowali do ich wypowiedzi. Kurde zaskoczenie, chińskie studio nie ustosunkowało się do wypowiedzi, no tu dużo mówić, zachodnich, zdeczko oderwanych od rzeczywistości aktywiści. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, która może nieco wyjaśniać, skąd w ogóle takie głupie materiały wypowiedzi w kontekście tego, kto robi tę grę, w jakim uniwersum się to dzieje, skąd w ogóle to się wzięło. Ponieważ jest plotka, to jest niepotwierdzone, ale ja nie byłbym zaskoczony, gdyby to było prawdą. Podobno znane wszystkim i lubiane w kraju i za granicą Sweet Baby złożyło twórcom gry Game Science propozycję nie do odrzucenia. Podobno chodziło nawet o 7 milionów dolarów za pomoc w tworzeniu gry. No oczywiście Chińczycy mieli gdzieś pakowanie treści tych właśnie, o których tutaj rozmawiamy, do swojej gry. I propozycje odrzucili, więc są podejrzenia, że być może te różne głosy, treści, materiały to taka troszkę zemsta, próba zdyskredytowania i twórców, i obniżenia jakby zainteresowania grą. Ale jak to się skończyło? I powiem wam teraz, kurde, z taką satysfakcją, że w niejednej dupce hemoroidy musiały zyskać sporo przestrzeni do życia w tej chwili. Wyobraziłem to sobie. Co człowiek sobie wyobrazi, to już się nie odwyobrazi, niestety. Tak, to co widzicie, to nie jest żart. 1 972 400 osób jednocześnie gra teraz w Black Myth Wukong. Słuchajcie, kilka godzin po premierze, ja to nagrywam o 14:30. Słyszycie? Słyszycie? Jak dupki niektórym tam pękają? Słuchajcie, mało tego, kolejna informacja jest taka, że w tej chwili na Steamie gra uzyskała ponad 64 tysiące recenzji, z czego 96% jest pozytywnych. Jaki z tego wniosek? Jaki z tego morał? Ano morał jest taki, że dla graczy
ekskluzywność, różnorodność, poprawność no nie mają większego znaczenia. Chodzi o to, żeby gra była dobra. A wszystko wskazuje na to, że tutaj mamy do czynienia co najmniej z dobrą grą. No mam nadzieję, że ten film się słabo nie zestarzeje za jakiś czas. Ale nie sądzę, bo no kurczę, jednak 60 ileś tysięcy recenzji, wszystkie pozytywne. No już kilka godzin ludzie zagrali, więc pewnie już mieli szansę sobie opinię wyrobić. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek potwierdzający regułę. To kolejna rzecz. Słuchajcie, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Tak samo jak to, że no niektóre seriale, niektóre filmy no oberwały strasznie, poleciały na łeb na szyję. Znaczy nie cieszy mnie to, że uniwersa jako takie zostały nieco skrzywdzone. No po prostu cieszy mnie to, że to chyba otworzy oczy, bo samym gadaniem, no tutaj jak widzieliśmy, niewiele da się wskórać. Natomiast no ktoś tam finansuje te wszystkie produkcje. Myślę, że te straty wielomilionowe chyba otworzą oczy. Tak samo taki sukces, kolejny zresztą. Tak samo się cieszyłem, jak była premiera Stellar Blade'a. Tam tak samo te aktywiści, które próbowały zdyskredytować tą grę, przedstawić ją w jak najgorszym świetle. No, jak to się skończyło, widzieliśmy, nic to nie dało. Jak gra jest dobra, to po prostu się obroni, więc twórcy gier, zwłaszcza ci, którzy je finansują, no chyba muszą otworzyć wreszcie oczy i głowy i chyba jednak to zadecyduje, czyli kasiorka, jak zawsze. No ale cóż, no, co by nie zadecydowało, to jednak dobrze, że chyba jest to dobry kierunek, jest szansa dla nas na lepsze gry, lepsze filmy, lepsze seriale. Słuchajcie, moje serce się cieszy i dusza raduje, ale jednocześnie łzy mam w oczach, ponieważ akurat taki to jest moment, taki termin, kiedy ja zaraz zaczynam urlop. Zaczynam urlop, nie będę mógł, kurde, pograć, robić filmów, live'ów z tego. Dlatego właśnie tak poderwałem się tutaj do walki, żeby ten film zrobić, żeby wyrazić tutaj swoją opinię. Cieszy mnie to jak cholera. Ciekawe, czy jeszcze jakieś materiały, jakieś tam filmy z tej ciemnej strony mocy tam się pojawią. No nie sądzę, nie sądzę. Chociaż teraz mnie naszła taka refleksja, że zgodnie z chińskim powiedzeniem, gra jest zrobiona przez Chińczyków, więc tutaj może dobry motyw. Zgodnie ze starym chińskim powiedzeniem, tylko dwie rzeczy nie mają granic. Wszechświat i ludzka głupota. A biorąc pod uwagę, jaka głupota jest tam po tej ciemnej stronie mocy, jakie oderwanie od rzeczywistości, no to cofam to, co powiedziałem wcześniej, jednak przypuszczam, że jeszcze będziemy mieli jakieś materiały, będzie się do czego ustosunkować. I tak, nie pokazałem w tym filmie materiałów, o których tam wcześniej wspominałem, natomiast no nie to było jego celem. Celem tego filmu było wyrażenie radości z powrotu normalności. I tylko taki mały smuteczek, że no niestety to znowu Azjaci stoją po właściwej stronie, a u nas nasze studia tworzą działy do spraw równości, różnorodności i ekskluzywności, zamiast przyłączyć się do walki o szerzenie normalności. Ten film tak na szybko zrobiony, nie będzie tu żadnego wyrafinowanego montażu, ale myślę, że jak już wrócę i od września, to chyba więcej właśnie w tę stronę filmów będziemy robić. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o sukcesie Black Myth Wukong, co myślicie o tym wszystkim, co mówiłem i co myślicie o tym filmie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!